Witam serdecznie. Dziś pokażę wam film akcji, dramat, thriller z 2018 roku, zatytułowany Red Sparrow. Przed nami spoilery. Zaczynamy. Film rozpoczyna się jako zrzuty pomiędzy życiem dwóch głównych bohaterów w Rosji. Najpierw poznajemy Dominikę Egorową, słynną baletnicę, która jest odpowiedzialna za opiekę nad swoją chorą mamą. Po wizycie u lekarza, Dominika zostawia matkę z opiekunką, aby mogła iść do pracy. W teatrze przebiera się i robi makijaż, po czym idzie na spotkanie z gośćmi, wśród których jest jej wuj Iwan Egorów, wicedyrektor rosyjskich służb specjalnych. Przedstawia ją dieterowi, który prosi ją o zdjęcie i korzysta z okazji, by ją nieopatrznie doknąć. Chwilę później zaczyna się spektakl, Dominika tańczy jak zwykle wspaniale, gdy nagle jej taneczny partner skacząc ląduje na jej nodze i ją łamie. Dominika zostaje natychmiast zabrana na operację. Drugą postacią, którą śledzimy jest Nate Nash, agent CIA, który odbiera telefon od rozmówcy dyktującego mu jakieś słowa. Używa ich, aby rozszyfrować adres miejsca spotkania, a przed wyjściem zabiera ze sobą broń. Wybranym miejscem na tajne nocne zebranie jest park. Kiedy tam przybywa, zauważa, że jest śledzony przez samochód. Tajemniczy człowiek, kryptonim marmur, idzie w jego kierunku. idą Samochód wciąż za nim podąża, więc aby dać mężczyźnie szansę na ucieczkę, Nate odwraca uwagę strzelając w podłogę i zaczyna uciekać, gdy samochód go ściga. Dociera do miasta i jest otoczony przez policję, tak jak on robi to do ambasady amerykańskiej. Wewnątrz spotyka się z szefami, którzy mówią mu, że aktywa są bezpieczne, ale przez swój błąd Nate nadal będzie wysłany z powrotem do USA. Następnego dnia Iwan odwiedza pułkownika Zakharowa w jego gabinecie, dyrektora służb specjalnych, gdzie znajduje również generał Wladimir Korchnoi. Pokazują Iwanowi nagranie ze spotkania na TA w parku i wspominają, że jest on agentem CIA, który tego ranka opuścił kraj, ale ich głównym zainteresowaniem jest drugi mężczyzna i ustalenie jego tożsamości. Następnie przechodzimy do Dominiki, która budzi się w szpitalu i widzi swoją nogę w metalowej szynie. Kobieta zaczyna płakać, gdyż uświadamia sobie, że nie będzie w stanie ponownie tańczyć. Mijają trzy miesiące. Dominika, która wciąż chodzi z pomocą laski, odwiedza Iwan. Opowiada, że znaleziono już dla niej zastępstwo, że teatr użyczał im mieszkania i pokrywał koszty leczenia mamy, ale teraz, kiedy już dla nich nie pracuje, wszystko to wkrótce się skończy. Iwan mówi, że chce jej pomóc i prosi, żeby przyszła do niego, kiedy będzie gotowa, a przed wyjściem zostawia dla niej kopertę. Dominika otwiera kopertę i znajduje w niej zdjęcia, które świadczą o tym, że jej partner taneczny był w relacji z jej zastępczynią, a także. Nagranie rozmowy między nimi, które sugeruje, że celowo na nią naskoczył, aby jego dziewczyna mogła zająć miejsce Dominiki. Tego samego dnia kobieta idzie do teatru, gdzie ogląda taniec jej byłego partnera i nowej dziewczyny. Dominika idzie za nimi do łaźni parowej, gdzie zastaje ich w trakcie stosunku. Dominika wpada w szał i zaczyna bić dziewczyny, po czym ucieka. W autobusie do domu zauważa, że jej ręce popłamione są krwią. Wysiada więc i zatrzymuje się przy budce telefonicznej, by zgłosić wypadek. Kiedy dociera do swojego mieszkania, znajduje matkę na podłodze w łazience, a dozorczyni nie widać, mama oznajmia jej, że nie przyszła, bo teatr przestał jej płacić. Wiedząc, że nie ma innego wyjścia, Dominika idzie do wujka, by poprosić go o pomoc. Ten zgadza się pod warunkiem, że w zamian ona pomoże mu w pewnej sprawie, tajne służby chcą się dowiedzieć czegoś więcej o Ustinowie, którego Dominika poznała w teatrze. Iwan chce, by Dominika zbliżyła się do niego, zaprzyjaźniła się z nim i zdobyła jego zaufanie, wykorzystując swój urok. Kobieta początkowo odmawia, ale Iwan przekonuje ją, przypominając jej, jak okropne są państwowe szpitale i jak on może zapewnić dla jej matki najlepszych lekarzy. Tego samego wieczoru Dominika udaje się do hotelu, w którym zatrzymał się Ustynow w sukience, którą dostała. Idzie do baru i czeka, aż Justyna podejdzie do niej pierwszy, co też czyni. Dominika mówi mu, że przyszła się z nim zobaczyć, chcąc znów poczuć się wyjątkowo, więc idą do jej pokoju. Tak szybko jego ludzie wychodzą z pokoju. Justyna zaczyna się rozbierać, po czym prosi Dominikę, by zrobiła to samo. Ona Ich stosunek zostaje nagle przerwany, gdy za Ustinowem pojawia się mężczyzna w czarnym kasku i podcina mu gardło. Ją pokoju tylnymi drzwiami. Kiedy docierają na parking, strzela do pracownika, po czym wsiada na rower i odjeżdża do opuszczonego budynku. W środku mężczyzna zdejmuje hełm, aby ujawnić Siergieja Matorina, innego agenta służb specjalnych wysłanego przez Iwana, który jest w innym pokoju w tym samym budynku wraz z Korchnojem, obserwując Dominikę na kamerach bezpieczeństwa. Gdy Korchnoj wspomina że jest ona świadkiem i należy ją wyeliminować, Iwan stwierdza, że może być przydatna. Iwan zmienia pokój, żeby zobaczyć się z Dominiką i wyznaje, że wiedział, co się stanie w tym pokoju, ale jej nie powiedział, bo gdyby wiedziała, nie pomogłaby imienia. Wtedy składa jej propozycję, skoro dobrze się spisała, może wysłać ją do specjalnej placówki, gdzie zostanie przeszkolona na agentkę. Jeśli odmówi, nie będzie mógł jej chronić, więc tak naprawdę nie ma wyboru. Dominika wyjeżdża więc do zakładu kilka dni później. Po przybyciu na miejsce zostaje przyjęta przez matronę, dyrektorkę Spero School. Podaje ona dominice fałszywe imię, którym ma się posługiwać w szkole, po czym zabierają ją do pokoju. Wkrótce zaczynają się zajęcia. Metronę mówi o współczesnym świecie pogrążonym w chaosie i o tym, że Rosja jest jedynym krajem gotowym do poświęceń, by go naprawić. Uczniowie będą szkolić się na jaskuki, szpiegów specjalizujących się w uwodzeniu i psychologicznej manipulacji. Dominika i student o imieniu Wiktor zostają wezwani przed klasę i poproszeni o rozebranie się. Wiktor czyni to bez problemu, ale Dominika nie ma odwagi. Metrone beszta ją za to. Kolejne ujęcie trafia do Natea, który został wezwany przez panel dyscypliny CIA, by zostać poinformowany o jego zawieszeniu ze względu na błąd w Rosji. Mężczyzna co więcej nie może opuścić kraju. Nate protestuje, ponieważ ich kret, Marble, pracuje z Nateem od trzech lat i nie będzie ufać nikomu innemu jak jemu. Jego komentarz nie zostaje wysłuchany. Wracamy do szkoły z Perą i zajęć z Matren. Kobieta wskazuje, że studenci muszą być w stanie zidentyfikować, czego chcą ich cele. Prezentuje kilka filmów dla przykładu oraz dla nich jako formy szkolenia. Pierwszy odpowiada błędnie Wiktor. Dominika poprawia go, co obudzi w nim niechęć do dziewczyny. Kolejno odgaduje inna uczennica, która zostaje wezwana przed klasę i poinformowana, że będzie musiała przeprowadzić stosunek analny z mężczyzną, który zostaje wprowadzony do klasy w kajdankach. Dziewczyna klęka na kolana. Ale nie jest w stanie tego zrobić, płacze i pada na podłogę. Maitren przypomina wszystkim uczniom, że muszą nauczyć się oszukiwać swoje ciała i uczy ich kilku podstawowych sztuczek uwodzenia. Wracamy do USA, gdzie Nate zauważa, że jest śledzony i informuje swoich przełożonych o tym. Dowiaduje się, że CIA nie słyszało żadnych wieści od Marbla. Nate komentuje, że dostaną informacje tylko wtedy, jeśli to na się z nim skontaktuje. Obie strony dochodzą do porozumienia. On nadal nie może wrócić do Rosji, ale mogą wysłać go do kraju w pobliżu, więc rosyjskie służby specjalne będą wiedzieć, że jest niedaleko i marbly zmartwychwstanie. Nate zgadza się, aby zespół poszedł z nim. Tymczasem w szkole uczniowie są proszeni o powitanie grupy żołnierzy, którzy właśnie wrócili do domu z wojny. Dominika wybiera młodego mężczyznę. Zabiera go do swojego pokoju, gdzie go zaspokaja. Później tego samego dnia metrunę i uczniowie oglądają wszystkie filmy z ich występów z żołnierzami. Metroune mówi Dominice, że jej technika była dobra, ale nadal nie nauczyła się dawać z siebie wszystkiego. Po skończonych zajęciach, Dominika idzie pod prysznic, gdzie zostaje zaatakowana przez Wiktora. Broni się, zrywając ze ściany kurek i uderza nim mężczyznę. W międzyczasie Iwan, Korchnoi i Zakaraw dyskutują o tym, że Neid został przeniesiony do Budapesztu. Chcą coś z tym zrobić, ale wiedzą, że prezydent nie chce niczego, co można zrozumieć jako antagonistyczne wobec USA. Iwan proponuje, aby stworzyć misję dla kogoś innego. W szkole Sperrą, Metrounę i nowo przybyły korchnoi przesłuchują Dominikę z powodu jej ataku na Wiktora. Metrone uważa, że Dominika ma w sobie potencjał, a korchnoi prosi o chwilę sam na sam z nią. Po wyjściu wszystkich z sali, ponownie przepytuje Dominikę, a ta tłumaczy, że służy państwu, a nie koleżance z klasy. Dominika może wrócić do klasy, gdzie metrone ponownie wzywa ją do wyjścia, a korchnoi obserwuje ją z kamery bezpieczeństwa. Dominice zaprezentowane jest zdjęcie Wiktora i zadane pytanie, czego on chce, gdy wchodzi do pokoju. Metroune nakazuje jej dać mu to, czego chce. Wiktor prosi ją, żeby się odwróciła, Dominika odmawia i wkracza do akcji, rozbierając się, każe Wiktorowi patrzeć tylko na nią, a kiedy jest już zupełnie naga, siada na stole z rozłożonymi nogami, namawiając go, aby rozpoczął z nią stosunek. Wiktor nie może się podniecić i ucieka, a ona nabija się z niego. Dominika odpowiada na pytanie Metrouni: On chce władzy. Korchnoi jest pod wrażeniem. Chwilę później Metroune ponownie spotyka się z Dominiką na osobności i oznajmia jej, że zostanie odesłana do Moskwy. Kilka dni później, podczas spotkania z mamą u nich w domu, Dominika otrzymuje telefon z informacją, że ma się spotkać z Iwanem w restauracji. Kiedy tam dociera, siada przy stole, a on wyjaśnia jej następną misję, zostanie wysłana do Budapesztu, gdzie zaprzyjaźni się z natem i zdobędzie jego zaufanie, dzięki czemu będzie mogła poznać tożsamość ich kreta. Daje jej nowy paszport i dokumenty z nowym nazwiskiem. Dominika opuszcza restaurację bez zjedzenia posiłku. Kilka dni później dociera do Budapesztu i zatrzymuje się w mieszkaniu, które będzie dzielić z koleżanką jaskółki, Martą. Tego samego dnia spotyka się ze swoim nowym szefem, dyrektorem stacji Maxim Wolontow, i prosi go o kilka informacji na temat NTA. Następnie śledzi go, aby poznać jego rutynę. Rozmawiają trochę, ale Dominika udaje trudną do zdobycia. Opowiada wymyśla historię o byciu tłumaczem dla ambasady. Następnego dnia nie zastaje Natea na basenie, a recepcjonistka informuje ją, że zaginął jej identyfikator. Okazuje się, że Nate już wie, że kobieta nie jest tym, za kogo się podaje. Akcja przenosi się z powrotem do mężczyzny, który wyjaśnia swoim przełożonym, że kobieta używa wielu imion i nawiązuje kontakt z Iwanem. Twierdzi, że jest cenna i że używanie przez nią prawdziwego nazwiska to prowokacja. Po pewnym wahaniu jego przełożeni pozwalają mu zbliżyć się do niej, aby zebrać więcej informacji. Dominika udaje się do wolontowa, by poinformować o swoich postępach i poprosić o przepustkę do ambasady. Odwiedza ambasadę i widzi Martę rozmawiającą ze Stefani Buszej, y, amerykańską polityk. Nate przerywa jej gapienie się na pogawędkę, przyznając, że to on ukradł jej legitymację z basenu i zaprasza ją na kolację następnego dnia o ósmej. Dominika zgadza się, zanim wracając do swojego mieszkania, Dominika przeszukuje pokój Marty i odkrywa, że kupowała ona wywiad od boszera. Marta wraca do domu, ale nie przyłapuje jej na gorącym uczynku. Daje Dominice kopię raportu, który Wołontow wysłał do Moskwy, najwyraźniej Dominika stworzyła sobie wroga. Następnego dnia po pracy idzie za Wołontowem do baru i prosi go, żeby kupił jej czas lepszym raportem, a potem prowokuje go, żeby ją uderzył, naśmiewając się z jego małego członka. Jego przemoc jest teraz udokumentowana na kamerach bezpieczeństwa, więc Dominika mówi mu, że albo napisze lepszy raport, albo ona idzie z nagraniem na policję. Podczas całej tej sytuacji Nate jest sam w restauracji, czekając na randkę. Myśląc, że został wystawiony, wychodzi z lokalu, ale Dominika bacznie go śledzi. W swoim mieszkaniu Nate otrzymuje na telefonie kolejną zakodowaną wiadomość, którą szybko zapisuje i rozszyfrowuje w jeden. Już ma wychodzić, kiedy płacząca Dominika dzwoni do niego, a on wpuszcza ją do środka. Przy wspólnej whisky Dominika opowiada mu, że jej szef ją napadł. Kiedy Nate pyta ją, skąd wie, gdzie on mieszka, kobieta podgłasza telewizję, żeby ich nie słyszano. Dominika pyta go, co się stało w tym parku w Rosji i całuje go, kiedy jej o tym mówi. Nate wskazuje żeby poszła do domu i zastanowiła się, czego chce. Następnego dnia Iwan odwiedza Dominikę przed wyjazdem do Wiednia. Pyta o jej postępy z NTM, ponieważ ich przełożeni zaczynają się niecierpliwić. Aby zyskać na czasie, Dominika kłamie i mówi mu, że pracuje również z Martą nad sprawą Boszera, ale będzie potrzebowała więcej pieniędzy. Iwan zgadza się i prosi o płaszcz do wyjścia. Dominika podaje płaszcz, ale nie bez ukradkowego spojrzenia na jego paszport. Po jego wyjściu Marta podchodzi do Dominiki z pistoletem, domyśla się kłamstwa i jest wściekła, bo sprawa Boszera miała być tylko dla niej. Dominika obiecuje, że ofiaruje jej wszelkie uznanie i więcej pieniędzy, a tylko skłamała, żeby mieć dodatkowy czas. Marta zgadza się, bo nie ma innego wyjścia. Później Dominika jedzie do Wiednia i otwiera tam konto bankowe, a Marta odwiedza Wołątowa, by powiedzieć mu, że wie, jak pozbyć się Domini Dominika. Wraca tej samej nocy do swojego mieszkania i znajduje Martę zamordowaną w Wannie. Nagle pojawia się za nią Siergiej i łapie ją za szyję, by przekazać jej ostrzeżenie tak się dzieje z tymi, którzy dzielą się sekretami. Mówi jej również, żeby zadzwoniła na policję, zanim zniknie. Następnie widzimy Natea, który informuje swoich przełożonych o spotkaniu z Marl w Wiedniu. Ten przegzał mu kilka plików potwierdzających, że Dominika jest jaskółką. To potęguje zainteresowanie Nate. Tymczasem Dominika jest przesłuchiwana przez policję, ale nic im nie mówi. Kiedy wychodzi z komisariatu, znajduje na natea czekającego na nią na zewnątrz. Wracają do jego mieszkania, gdzie wyznaje, że wie, iż jest ona jaskółką. Dominika opowiada mu swoją historię, kładąc nacisk na fakt, że zależy jej tylko na dobru matki. Nate prosi ją, by była dla niego podwójnym agentem, obiecując jej ochronę. Kobieta odpowiada, że musi się przespać. Mężczyzna użycza jej swój pokój. Później w nocy opuszcza pokój i dołącza do Nate. Peta, czy może mu zaufać, i uzyskuje potwierdzenie. Para kocha się. Następnego dnia rano akceptuje jego układ. Dominika wraca do swoich rutynowych zajęć, pisze fałszywy raport o Nateje, mówiąc, że ma go w kieszeni, a następnie wraca do siebie, by czekać na jego sygnał, którym jest zwykły telefon, grający jej ulubioną piosenkę. Dominika spotyka się z przełożonymi Natea i zostaje poddana testowi przy użyciu wykrywacza kłamstw, aby sprawdzić, czy można jej zaufać. Kiedy mają potwierdzenie, kobieta prosi o pieniądze. Śmieją się z niej początkowo, ale szybko zmieniają zdanie, gdy mówi im, że może dać im Boszera. W następny piątek cała ekipa leci do Londynu, by spotkać się z Boszerem. Dominika zatrzymuje się w specjalnym pokoju hotelowym, który jej przygotowało dla niej z kamerami monitorującymi i zestawem dysków ukrytych pod biurkiem, które później wymieni na prawdziwe. Chwilę później, gdy w barze czeka na Boszera, zostaje zaskoczona nagłym pojawieniem się wolontowa, który rzekomo chce mu pomóc. Dominika odsyła go do swojego pokoju, w przeciwnym razie jego obecność odstraszy Boszera. Wkrótce zjawia się Buszej. Dominika tłumaczy jej, że przysłała ją Marta. Buszej nie podoba się ta zmiana i zamierza wyjść, ale Dominika przekonuje ją do pozostania, grożąc niebezpiecznymi zdjęciami i wspominając o pieniądzach. Obie kobiety idą do pokoju Dominiki, gdzie czeka już Wołonto. Buszej daje jej dyski w zamian za pieniądze, a Dominika udaje, że zabiera dyski do swojego komputera, żeby sprawdzić, czy są prawdziwe, podczas gdy tak naprawdę zamienia je z dyskami CIA. Dominika i Volontow nakazują Buszej wyjść godzinę po nich i opuszczają pokój. Ponieważ Buszej jest niespokojna i pijana, nie czeka, tylko wychodzi zaraz po nich. Kiedy jest na ulicy, zauważa, że jest śledzona. Zat Kiedy to się dzieje, Dominika jest w samochodzie z wołątowem. On szybko otrzymuje wiadomość przez telefon, mówi Dominice, że dostali rozkaz natychmiastowego powrotu do Moskwy i zabiera jej paszport. Kiedy docierają do Moskwy, Iwan odbiera wolontowowi dyski, a następnie go aresztuje. Zarówno on, jak i Dominika są podejrzani o pomoc Amerykanom. Pytana o to Dominika zaprzecza, więc jest torturowana na różne sposoby, aby wyjawić prawdę. Kobieta nie poddaje się. Agenci pokazują jej filmik, jak wolontow został zastrzelony za kłamstwo, ale kiedy przesłuchujący wskazuje na jej głowę, a ona znowu kłamie, nie zabijają jej. Iwan poddaje się, a dominicę manipuluje nim, aby ją chronił. Kobieta otrzymuje pozwolenie na powrót do domu, ale kiedy tam dociera, czuje się tak źle, że nie pozwala się przytulić mamie. Po trudnym spotkaniu z Korchnojem i Zacharowem Iwan wraca do swojego mieszkania, gdzie czeka już Dominika. Mówi jej, że przychylili się do jej prośby o pozwolenie na dalszą pracę nad NTM. Kobieta całuje go przed wyjściem. Dominika wraca do Budapesztu i spotyka się z Nateem. Idą do jego mieszkania, gdzie on wyraża swoje podejrzenia co do jej szybkiego zwolnienia. Dominika przekonuje go, aby przeniósł ją i jej mamę do Ameryki i dał jej więcej pieniędzy. Mężczyzna zgadza się, para uprawia seks. W środku nocy Dominika budzi się, słyszy hałas. Idzie do kuchni, gdzie zastaje Siergieja tortującego Natea. Udaje, że jest po jego stronie. Pomaga mu nawet zranić Natea, żeby poznać nazwisko Kreta. Kiedy Siergiej siede, uderza go i pomaga Nateowi przeciąć pasy przywiązujące go do krzesła. Cała trójka wdaje się w bójkę, która nie trwa długo, Siergiej poślizguje się i Dominika korzysta z okazji, by go dźgnąć. Następnego dnia budzi się w szpitalu i wychodzi z pokoju, żeby zapalić. Wtedy podchodzi do niej Korchnoi, który ujawnia się jako Marble. Uważa, że wkrótce zostanie złapany i nie chce zginąć na próżno, dlatego prosi Dominikę, by go zdemaskowała, dzięki czemu stanie się bohaterem narodowym i zajmie jego miejsce jako kret. Dominika nie daje mu jednoznacznej odpowiedzi, ale po jego wyjściu sprawdza, co zna TM i również wychodzi. Oddaje się w ręce policji i prosi o spotkanie z rosyjskim ambasadorem. Kiedy, Kiedy się z nim spotyka, mówi mu, żeby zadzwonił do Zacharowa i poinformował go, że ma nazwisko Kreta, które da mu w zamian za jej wolność. Spotkanie w celu dokonania wymiany zostaje zaaranżowane jeszcze tej samej nocy na lotnisku. Nate będzie szedł z nią, aby potwierdzić tożsamość Kreta, a ona nie może uciec, bo zostanie zastrzelona. Nate jest zły na kobietę, bo myśli, że go wykorzystała, ale ona ma niespodziankę kiedy Rosjanie podchodzą do nich z kretem, zdejmują mu worek z twarzy, by ujawnić, że to nie korchnoi. To jej wujek Iwan, który został wrobiony dzięki dominice fałszującej dowody od czasu, gdy za pierwszym razem do Budapesztu. Nate szybko rozumie sytuację i potwierdza, że to Iwan jest kretem. Po wymianie Iwan zostaje zastrzelony przez rosyjskiego snajpera, a Dominika transportowana jest helikopterem. W Rosji zostaje okrzyknięta bohaterką i może wieść spokojne życie z mamą. Film kończy się, gdy kobieta odbiera telefon, a jedynym dźwiękiem na linii jest jej ulubiona piosenka. Dziękuję za oglądnięcie. Subskrybujcie po więcej.